Witam wszystkich w dniu laptopa obchodzonym na całym świecie. Z tej okazji przygotowałem dla Was recenzję Lenovo Y520-15, czyli w miarę przystępnego cenowo notebooka dla graczy. Oczywiście z tym dniem żartowałem, musiałem coś wymyślić na wstęp. Lenovo Legion Y520-15 to model laptopa, który liczy sobie już kilka dobrych miesięcy. To zwarta konstrukcja o nowoczesnym wyglądzie, przyzwoitych gabarytach i akceptowalnej wadze. Do testów otrzymałem wersję budżetową z procesorem i5-7300HQ, 8GB pamięcią operacyjną, 256GB modelem SSD z obsługą protokołu NVMe oraz kartą graficzną GeForce GTX 1050 z pamięcią własną wielkości 4GB. Pozwolicie, że przed głównym daniem przybliżę Wam zewnętrzną budowę notebooka Lenovo. Na samym początku warto wspomnieć o przykuwającej wzrok odbiorcy klapie matrycy, która została wykonana z przyjemnego w dotyku materiału o wyraźnie zaakcentowanej strukturze. Niestety, nie zachowuje ona należytej sztywności, a każdy jej dotyk kończy się zostawieniem po sobie trwałego śladu. Lewy profil naszego bohatera zawiera w sobie szereg złączy portów, zaczynając od blokady Kensingtona po port zasilania sieciowego, wtyk RJ45, pojedynczy USB 2.0, przycisk One Key Recovery oraz Audio Combo Jack 3,5 mm. Na przeciwległej stronie producent zadbał o dostępność wyjścia HDMI, USB 3.1 w typie C, slotu na kartę SD i dwóch USB-ków, ale już w formie tradycyjnej generacji 3.0. Natomiast tył Lenovo zaskakuje solidnym wylotem powietrza z tak rzadko spotykanym w desktopach miedzianym użebrowaniem radiatora. Wystarczyło jedno spojrzenie na spód Legiona, by wiedzieć, że dostanie się do wszystkich jego komponentów wcale nie będzie takie łatwe. Pomijając już ten aspekt, widzę, że zastosowano na obudowie spodu tą samą fakturę, co na klapie matrycy. W jej górnej części przebija się do moich oczu widok siatki meszowej, za którą kryje się cały system chłodzenia Y520 wraz z dwoma aktywnymi wentylatorami, wtłaczającymi powietrze z otoczenia do wnętrza laptopa. Otwarcie klapy z matrycą okazało się bardzo przyjemne. Nie tylko dlatego, że nie wyrężyło moje ręki, ale dało widok na bardzo ciekawie rozplanowaną powierzchnię roboczą. Głównym jej składnikiem jest tworzywo sztuczne, czasem o strukturze matowej, w innych miejscach gładkiej, połyskującej, czy też imitującej szlifowane aluminium. W stosunkowo niewielkim laptopie ulokowano pełnowymiarową klawiaturę, której blok numeryczny znajduje się zaraz nad klawiszami kierunkowymi. Jeśli już o nich mowa, to szczerze mówiąc mam mieszane uczucia. Pisze się na nich dobrze, aczkolwiek brakuje im wyższego i bardziej wyczuwalnego skoku. Na plus odbieram podświetlenie i zdobiącą je fakturę. Gładzik w Legionie wygląda tak, jakby był w nim najważniejszym komponentem. Czerwona, wybitnie gustowna ramka, połyskujące klawisze i przełamująca to matowa faktura dotykowego pola. Tym bardziej nie mogę na niego powiedzieć złego słowa. Komfort jego użytkowania jest stylujący. Fajne jest to, że w Legionie Y520 pojawił się matowy IPS produkcji LG. Według publikacji, po które lubię sięgać, jeśli sam nie mam odpowiednich narzędzi do sprawdzenia tego typu komponentów, jest to produkt ze średniej półki cenowej, charakteryzujący się dobrymi kątami widzenia, aczkolwiek daleką od ideału paletą barw i odrobinę za niską luminescencją. Z elementów osprzętu zostały mi do omówienia 2-watowe głośniki z certyfikatem Harman Kardon i powiem Wam całkowicie serio, że liczyłem na nieco więcej niż przesyt tonów wysokich z całkowitym brakiem pasów. Jeśli jest to produkt kierowany do graczy, to głośniki nie są jego kartą przetargową. Krótkie testy w grach rozpoczynamy jakżeby inaczej od Fortnite. Początkowe ustawienia przewidywały grę w rozdzielczości Full HD na detalach wysokich. Przy takich nastawach Legion zapewni klatkarz w zakresie od 50 do 60 FPS-ów, co nie jest jakimś specjalnie wybitnym wynikiem jak na komputer za ponad 3000 zł. Dopiero obniżenie szczegółowości o jeden poziom pozwala cieszyć się liczbą klatek powyżej 60. Fortnite następuje szybka przesiadka do gry AAA, którą jest Far Cry 5. I na wstępie dochodzi tu do zderzenia z rzeczywistością. Połączenie i5-7300HQ z GTX 1050 na niskich ustawieniach detali pozwala na grę przy góra 50 FPS-ach, co myślę nikogo specjalnie nie będzie zadowalać, biorąc pod uwagę wydaną kwotę pieniędzy. Humory z powrotem przywraca PUBG, w którym testowana konfiguracja na podobnych ustawieniach co Far Cry 5 gwarantuje wyniki bliższe 60 klatkom na sekundę. Wiem, jestem uparty na te magiczne 60 FPS, ale uwierzcie, szczególnie w taki tytuł jak ten, ciężko się gra poniżej tej wartości. W CS-ie miód malina. W trybie deathmatch Legion nie schodzi poniżej 100 klatek na sekundę. Grać się da i to naprawdę na wysokim poziomie płynności.
Tak już jest w tym teście, że za każdym razem z nieba trafiamy do piekła. Tym razem piekłem jest rozgrywka w Battlefield 1 w trybie podboju. Mam tu nieszczególnie dobre informacje, bowiem laptop, o którym jest mowa w recenzji, pozwala na rozgrywkę w tytule DICE w zakresie od 25 do góra 40 FPS-ów. Wymienka tu wszystko po kolei: karta, procesor i pamięć operacyjna. Rada? Grajcie na mniejszych mapach z ograniczoną liczbą graczy. Przed rozpoczęciem testów nie liczyłem na fajerwerki w grach pierwszego sortu. Ważne jest na przykład to, że w takim World of Tanks na maksymalnych ustawieniach graficznych mogę notować wyniki, których świadkami jesteście na ekranach swoich monitorów. Tyle i aż tyle. Po testach w grach czas na kilka szybkich informacji o pozostałej sferze działania laptopa. Po primo, kultura pracy. W trakcie spoczynku, przy oglądaniu filmów i wykonywaniu prostych działań, system wentylacji Legiona zachowuje się bez zarzutu, mimo że jego wentylatory przez cały czas pozostają aktywne. W grach dociera do nas ich hałas, aczkolwiek nie jest on aż tak uciążliwy, jak przy niedawno testowanym Asusie. Temperatury podzespołów Y520 mieszczą się w normie, no może poza dziwnym przypadkiem odnotowanym na 256GB SSD na interfejsie PCI. Drugi czujnik Samsunga, który według informacji HWinfo przekazuje odczyt z kontrolera pamięci, świecił się nieustannie na czerwono. Trudno jednak na ten moment zweryfikować, czy prowadziło to do trwałego throttlingu dysku. Jak na tę konfigurację i jej przeznaczenie, dysk zgodny z protokołem NVMe wyprzedza o lata świetlne wszystkie inne komponenty. Pobór mocy? O niego specjalnie nie pytajcie, jest wyjątkowo niski, co zawdzięczamy nie tylko dobrze działającej technologii Nvidia Optimus, ale także niespecjalnie prądożernym komponentom. Szkoda tylko, że niespecjalnie przekłada się to na czas pracy na akumulatorze. W podsumowaniu chciałbym podkreślić, że Lenovo Y520-15 nie jest nową konstrukcją. Liczy ona już dobrych kilka miesięcy, ale na bazie tego projektu Lenovo może wyciągnąć wnioski i zbudować jeszcze coś ciekawszego przy okazji premiery nowych układów graficznych czy też procesorów. Jak ja oceniam Lenovo Y520 w tym wariancie? Dla mnie jest to laptop pełen kontrastów. Weźmy na przykład obudowę. Z jednej strony bardzo sztywna konstrukcja, ale z drugiej klapa jest podatna na zniekształcenia. Gładzik pracuje bez zarzutów, ale już pewne obiekcje możemy mieć w kierunku klawiatury. To samo tyczy się głośników. Niby certyfikacja Harman Kardon, ale jednak to nie jest to. To nie trafia w moje gusta. Wreszcie matryca IPS matowa, no ale co z tego, skoro poziom luminescencji nie jest zadowalający, szczególnie w pracy w ciemnych pomieszczeniach, a także paleta sRGB pozostawia wiele do życzenia. Więc mówię, laptop pełen sprzeczności. Pod kątem wydajności myślę, że nie ma zaskoczenia. Laptop za 3000 zł no nieszczególnie nadaje się do grania w gry AAA. Raczej jest to propozycja dla osób, które myślą o takich tytułach jak Fortnite, PUBG, World of Tanks, FIFA i wiele jeszcze innych gier, które powiedzmy sobie szczerze nie wymagają Bóg wie czego od komponentów takiego laptopa. Do gier AAA jednak jest to zbyt mały budżet, ale na siłę nie szukałbym tutaj porównania z desktopem, to jednak zupełnie inne przeznaczenie i nie ma sensu znowu zaczynać konfrontacji desktopowo-laptopowej. Słuchajcie, to tyle w tym odcinku. Dziękuję Wam bardzo za jego obejrzenie. Zachęcam Was do subskrypcji kanału X.com, do lajkowania materiału. I co? Widzimy się już niedługo w kolejnym piątkowym materiale. Pa, pa!